Ile zarabia rolnik? Analiza Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Rolnicy od 6 lat nie dostali pieniędzy za zboże. Rzesza rolników poszkodowanych przez właściciela młyna w Werbkowicach. Konwencja PiS. Premier Morawiecki zwrócił się do prezydenta Ukrainy. Rolnictwo to najważniejsza branża dla gospodarki naszego kraju. Import zboża z Ukrainy, zmiana ministra i masowe protesty pokazują, że sytuacja na rynku rolnym w Polsce jest niezwykle dynamiczna, a najnowsze branżowe informacje pojawiają się na bieżąco na kanale Rolnictwo. Zapraszam do subskrybowania. Ile zarabia rolnik? Ilu rolników? Tyle jest pewnie odpowiedzi na to pytanie. Obecnie rolnicy borykają się z brakiem pracowników. Coraz trudniej im jest ich znaleźć. Oprócz deficytu w pracownikach, znaczna część gospodarstw posiada także zbyt małą liczbę operatorów maszyn, w związku z czym na takie stanowisko pracodawcy są gotowi zaoferować naprawdę atrakcyjną pensję. Oferty zaczynają się już od około 3,5 tysiąca zł, ale bardzo często stawki sięgają nawet 10 tysięcy zł brutto miesięcznie. Ustalenie średniego wynagrodzenia rolnika wcale nie jest proste. Owszem, zestawienie aktualnych danych znajdziemy m.in. w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego. Jednak zarobki rolnika zależą w znacznym stopniu od miejsca zamieszkania oraz rodzaju prowadzonej działalności. Oprócz ceny rynkowej produktów trzeba wziąć pod uwagę również skalę działalności, poziom dopłat oraz preferencyjne stawki niektórych składek i podatków. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, że dochód rolniczy z 1 hektara przeliczeniowego za 2022 rok wynosi 5549 zł. Ceny skupu praktycznie wszystkich surowców rolnych bardzo mocno spadły, a koszty pozostały na niezmiennie wysokim poziomie. Ta sytuacja powoduje, że dochody uzyskiwane przez rolników często nie pokrywają kosztów i gospodarstwa rolne ponoszą wymierne straty. W tym trudnym czasie wyliczony za rok ubiegły wysoki dochód z hektara przeliczeniowego będzie eliminował rolników i członków ich rodzin z wielu form pomocy o charakterze socjalnym, np. stypendia dla studentów. To dodatkowo zrujnuje budżety rodzin rolniczych, zauważają autorzy. Informacja o wyliczeniach GUS-u zbulwersowała środowiska rolnicze, co jest zupełnie zrozumiałe, biorąc pod uwagę obecne realia ekonomiczne tej branży. Zwrócić natomiast należy uwagę, że wyliczenia te, publikowane we wrześniu, dotyczą roku 2022. W opinii autorów, rzeczywisty poziom dochodów był niższy niż wyliczenia GUS. Drastyczny wzrost cen środków do produkcji rolnej, który wówczas nastąpił, nie wygenerował aż takich dochodów. W warunkach polskiego rolnictwa dochodzi do znaczącego zróżnicowania tych dochodów z powodu różnego podejścia rolników, stopnia ich profesjonalizmu czy stosowania technologii. Dla przykładu, jeśli ktoś odwiedzi gospodarstwo mleczarskie w Wielkiej Brytanii, to można powiedzieć, że widział wszystkie gospodarstwa. Tak są do siebie podobne i tak zbliżone mają wyniki ekonomiczne. Problem w Polsce komplikuje dodatkowo fakt, że rolnicy nie prowadzą żadnej rachunkowości rolniczej. Wielkopolska Izba Rolnicza oraz inne instytucje doradcze publikują kalkulacje produkcji rolniczej. Są one jednak również obarczone błędem uproszczenia i uśrednienia podstawowych wielkości i parametrów ekonomicznych i technologicznych, czytamy w opracowaniu. Wynagrodzenie rolnika nie należy do największych. Znacznie odbiega od aktualnej średniej krajowej. Jednak w tym zawodzie nie liczy się tylko wynagrodzenie, ale również specyficzny styl życia, który wielu osobom po prostu pasuje. Poziom dochodów w tej branży zależy przede wszystkim od ilości ziemi, którą dysponujesz. Liczą się również warunki atmosferyczne oraz twoja inicjatywa. Im więcej plonów zbierzesz, tym więcej pieniędzy zarobisz. Rolnicy zajmujący się hodowlą muszą wykonywać swoje obowiązki w trybie 24/7. Warto przy tym pamiętać, że podczas uprawy lub hodowli może dojść do mnóstwa niespodziewanych zdarzeń, które wymagają pracy i uwagi rolnika. Rolnicy wciąż nie dostali zapłaty za zboże dostarczone do zakładów zbożowo-młynarskich w Werbkowicach. Młyn to jedno z największych tego typu przedsiębiorstw w regionie. Do 2017 roku Wojciech G. prowadził go wraz z teściem. Gdy jedynym właścicielem został właśnie Wojciech G., rolnicy zaczęli mieć kłopoty. Właściciel firmy przestał płacić za dostarczaną pszenicę. Zaległości sięgają milionów złotych. Synowi Władysława Ciołki ze wsi Hostynne Kolonia młyn nie zapłacił wówczas prawie 39 tysięcy złotych. Spółka prowadząca młyn była winna pieniądze także drugiemu z jego synów. Młodszy z rolników musiał wyjechać z Polski. O sprawiedliwość w jego imieniu od lat walczy ojciec. Na jego prośbę tygodnik Poradnik Rolniczy opisywał już tę sprawę. Teraz pan Władysław zwrócił się do redakcji, by zająć się nią ponownie.
Młyn przestał płacić za dostarczone zboże jeszcze w 2017 roku. W kolejnych latach rolnicy, którym spółka była winna pieniądze, uzyskali sądowe nakazy zapłaty. Większość swoich pieniędzy nie odzyskała do dzisiaj. Właściciel spółki, do której należy młyn, został oskarżony przez prokuratora. Sprawa od lat toczy się w kolejnych sądach. Rodzina dysponuje nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Hrubieszowie jeszcze z 11 września 2018 roku, czyli ponad 5 lat temu. Rolnicy niestety nadal nie mogą doczekać się pieniędzy od komornika. Uznali, że szansą dla nich może być Fundusz Ochrony Rolnictwa KOWR. Nadal jeszcze również nic nie dostali. Przez te wszystkie lata nie dostaliśmy od komornika nic. Dług wobec nas nie zmniejszył się ani trochę, mówi Władysław Ciołko. Nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji. Rolników z tej okolicy z podobnym problemem jest znacznie więcej. Pokrzywdzeni rolnicy pisali już do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Trudno się jednak dziwić zniecierpliwieniu poszkodowanych rolników. Wielu z nich z powodu nieotrzymania pieniędzy za sprzedane zboże wpadło w finansowe kłopoty, z którymi boryka się już kolejny rok. Wojciechowi G., właścicielowi, a zarazem prezesowi ZZM w Werbowicach, prokurator zarzucił, że zawierając umowy kupna zboża, nie miał zamiaru wywiązać się z nich w terminie. Grozi za to kara do 8 lat więzienia. Poszkodowani rolnicy nie składają broni. W październikowym postępowaniu rolnicy widzą swoją ostatnią szansę. U nas w Polsce jest tak, że jedzie sobie rowerzysta, wypił piwo pod sklepem i 2 lata więzienia, a aferzysta ukradł 5,5 miliona złotych i chodzi po wolności i śmieje się ludziom w twarz. W niedzielę podczas wyborczej konwencji PiS w katowickim Spodku premier Morawiecki zauważył, że ponieważ Komisja Europejska nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże, to rząd polski zrobił to sam, bo tam, gdzie chodzi o interes polskiego rolnika, nie będziemy się pytać o zdanie nikogo w Berlinie ani w Brukseli. Działamy dla dobra polskiego rolnictwa, zapewnił. Podczas swojego przemówienia na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach poruszył wątek relacji polsko-ukraińskich oraz doniesień o nowym otwarciu w stosunkach Kijowa z Berlinem. Polska przyjęła parę milionów Ukraińców. Warto, aby pan nie zapominał o tym, prezydencie Załęski, oraz przestrzegł prezydenta Ukrainy, że Niemcy zawsze będą chcieli się porozumieć z Ruskimi ponad głowami państw Europy Środkowej. Michał Kołodziejczak z Agrounii, reprezentujący przez ostatnie lata interesy rolników, teraz startujący z list KO, pojawił się na Marszu Miliona Serc w Warszawie. Polityk przemawiał ze sceny, a następnie szedł na czele marszu obok lidera PO Donalda Tuska i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Michał Kołodziejczak został zapowiedziany na Marszu Miliona Serc przez Donalda Tuska. Ja jestem dumny, że współpracuję od kilku tygodni z człowiekiem, który też ma różne poglądy na różne sprawy. Nie we wszystkim się zgadzamy, ale który ma charakter, temperament, naprawdę ma ochotę do walki i wie, czyje interesy i prawa chce reprezentować. Naprawdę niezły kozak. Michał Kołodziejczak jako jedyny miał na swojej koszuli biało-zielone serce. Wśród morza czerwono-białych nalepek jego szczególnie przykuwała oczy. Jestem rolnikiem i wiem, że głównie plony zbiera się na jesień, ale najpierw, aby zebrać dobre plony, trzeba dużo pracować i czasu nie marnować. Ja wam obiecuję krew, pot i łzy i zwycięstwo, mówił Kołodziejczak. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście pracować w sektorze rolniczym. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a moje materiały częściej pojawiać Ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!